Słuchajcie, w tamtym tygodniu mówiłam wam swoje świadectwo o zatwardzonym sercu. I jak Bóg w ogóle mnie prowadził przez tą informację na temat tego, co się działo ze mną i w ogóle odsłonił mi tą informację, że konsekwencją zatwardzonego serca jest otępienie na przykład. Jest pretensjonalny ton do Boga, do braci, do życia swojego. I dlaczego tak jest? Przede wszystkim dlatego, kiedy człowiek upadł, oddzielił się od Boga i się zrodziło w nim wstręt, niechęć, otępienie, stał sam sobie Bogiem, ale stoi w otępieniu. W głupocie swojej stoi. Nie rozpoznaje Boga. Tak? Spytamy jakąś osobę na ulicy o Boga, co myśli o Bogu, czy chciałaby Go poznać, to naturalnie taka osoba nas wyśmieje. I to jest ta naturalna postawa serca, to jest to zatwardziałe serce. To jest to. I to, że my się rodzimy na nowo, to nie znaczy, że to od razu odeszło. My mamy drugą naturę, ale tamta stara natura w jakiś sposób jeszcze przez świat może na nas wpływać. I naturalny człowiek nie chce w ogóle się spotykać z Bogiem. Naturalny człowiek nie chce mieć relacji z Bogiem. I to jest ten element tego zatwardziałego serca. Parę innych rzeczy, co się stały. Przede wszystkim, no, człowiek ukrył się przed Bogiem. Przyszedł strach. Przyszło pretensjonalne podejście do Boga. Przyszła śmierć. I człowiek przez to zatwardziałe serce nie odbiera Boga. Nie odbiera Go. Siedzi w swojej głupocie. Myśli, że logicznie podejmuje świetne decyzje. Tak? Jest ogarnięty, tu pracę dobrą ma, wychowuje fajne dzieci, ale siedzi w głupocie tak naprawdę. Siedzi w głupocie i tego nawet nie wie. I tak jak ja, kiedy siadałam z liderami, tak jak Artur, czy Agata, czy z innymi liderami, to zderzałam się z tym, że mój umysł był w ogóle otępiały dla różnych prawd. Kiedy liderzy do mnie mówili, to ja, ponieważ byłam w tej naturze, natury ludzkiej, nie rozpoznawałam bardzo istotnych Bożych informacji. I zajęło mi to długi okres czasu bycia tutaj w Kościele, bycia w namaszczeniu, kiedy ja zaczęłam w ogóle, kiedy ta informacja zaczęła się do mnie przedostawać, kiedy ona zaczęła się przedostawać do mojego serca. I głównym takim motorem, który w ogóle przyspieszył ten cały proces, to było to, że ja kiedyś od Ducha Świętego, jakiś rok temu, usłyszałam taką informację, że jeżeli nie będziesz miała komory, to Amalekici, jak się tam nazywają? Amalekici najadą na ciebie. Ja w ogóle tej informacji nie rozumiałam, ale to mnie przyszyło. To mnie w ogóle przeszyło, tak? Ja się tak wystraszyłam, że ja stwierdziłam, że ja zrobię tą komorę, zacznę ją robić. I zaczęłam szukać informacji na temat, jak zrobić tą komorę. Ale zanim opowiem o samej komorze, to jeszcze wrócę do tego, że jak ja byłam jeszcze w tym ogłupieniu, takim otępieniu, to stała się jedna taka interesująca rzecz, bo chcę pokazać, jak to w ogóle działa na moje podejście, jak to działało na moje podejście do Boga. Ja usiadłam z Agatką i poinformowałam ją o różnych swoich żalach, pretensjach, problemach. I Agatka mi powiedziała, spojrzała mi w oczy i powiedziała: jesteś pretensjonalna. I nie dość, że to powiedziała, to później na wstawienniczej jeszcze zaczął uwalniać ludzi od duchów pretensjonalnych. No, to ja myślałam, po pierwsze, że normalnie dostałam w nos, a druga rzecz,
że myślałam, że zapadnę pod ziemię tu na tej wstawienniczej. I ja się teraz z tego śmieję, tak? Ale to jest ta postawa serca, która jest naturalna. Ona ma focha do Boga, ona ma focha do świata, ona ma pretensjonalny ton, tam nie ma w ogóle, tam nie ma wrażliwości na Boga, natomiast jest poszerzona wrażliwość na siebie samego, na swoje jakieś żale, problemy, a zmniejszona dużo wrażliwość na Boga, na zwycięskiego Boga, na cały ten Boży potencjał. I tak jak mówiłam, że serce to jest jak gleba. Co tam się zasiejesz, a świat naturalnie sieje tam, co chce. Na przykład sieje ci świrusa, sieje ci lęki, sieje ci, że jesteś bardzo zajętą, ważną osobą, masz bardzo mocną służbę i nie masz czasu na różne inne rzeczy. Różne rzeczy, w ogóle nawet twój logiczny umysł, czy mój logiczny umysł, siał mi różne rzeczy cały czas i dopóki ja nie zaczęłam mieć stałego kontaktu, regularnego kontaktu z Bogiem, to nie było możliwości nawet, żeby te Boże informacje realnie jakby zakorzeniały się w moim sercu. Czyli te informacje, one były zdrowe, mądre, ale one realnie się nie zakorzeniały w moim sercu, dopóki ja osobiście nie zaczęłam mieć realnego czasu z Bogiem. I moje największe przełomy stały się w ogóle w tym czasie, kiedy ja już zaczęłam mieć regularną komorę. I uważam, że to jest ten temat, który będzie w ogóle najtrudniejszy dla każdego człowieka. Dla mnie komora była trudna, bo moje ciało, czy moja naturalna osoba wcale nie chciała siedzieć przez godzinę patrzeć na twarz Boga. Wcale nie chciała siedzieć i śpiewać dla Boga. Moja naturalna osoba chciała być czymś zajęta. Miała listy rzeczy do zrobienia. Miała plany różne, nawet plany na ewangelizację. I ja w ogóle musiałam to wszystko uciszać. Wszystkie swoje plany, wszystkie listy. To była ta naturalna moja część, która chciała się uzewnętrzniać cały czas, cały czas, cały czas. I ja wszystko to uciszałam po to, żeby mieć przestrzeń w swoim sercu, przestrzeń połączenia z Bogiem. I uważam, że to nie jest łatwa rzecz. Ja naprawdę miałam cały czas opresję, a to mi się nie chciało, a to nie miałam czasu, a to coś dużo bardziej ważniejszego, nagle ktoś dzwonił, coś... Po prostu naturalnie cały czas była walka o ten czas, o to terytorium z Bogiem. I ja zauważyłam, że jak ja już zrobiłam, zaczęłam mieć komorę i z jakiegoś powodu przestałam ją robić, to w ogóle to było troszeczkę tak jak bateria. Bateria się ładowała w górę, a ja nagle czułam, że w ogóle ta bateria zaczęła opadać, że ja robiłam się taka nerwowa, bardziej rozdygotana, a jak bateria znowu była, wchodziła w górę, no to w ogóle inaczej funkcjonowałam. Na innym poziomie funkcjonowałam, wzbijałam się ponad w ogóle swoje problemy, ponad jakieś dziadostwo swojego życia, ponad swoją własną naturę, wzbijałam się. I uważam osobiście, że teraz, ponieważ robiłam tą komorę niecały rok, uważam, że to jest w ogóle jedna z najważniejszych rzeczy w moim życiu, która przede wszystkim zrobiła przełomy w mojej relacji z Bogiem. Jeżeli ja mogę powiedzieć o jakimś świadectwie, to jest czasami nawet trudno do opisania, co to jest za świadectwo. Bo to nie jest takie oczywiste świadectwo jak o, nie miałam pracy, mam pracę. Albo bolała mnie noga, nie boli mnie noga. To jest bardzo trudne do opisania.
jakby co się stało i ja spróbuję to opisać jak najlepiej mogę, ale ja to mogę opisać również tak, że ja uważam, że jeżeli nie ma ktoś komory, to ma bardzo dużą trudność w słyszeniu Bożego głosu do twojego życia. Jeżeli ja, odkąd mam komorę, to ja zaczęłam słyszeć Boga do mojego życia. I moje pierwsze parę miesięcy w tej indywidualnej komorze, to naprawdę był wspaniały czas. Ja w ogóle zaczęłam być powalana w ogóle przez dobroć Boga, przez miłość Boga. Takie miałam przeżycia, one były takie fajne. Tak czułam ten kabot, czy ten ciężar taki siadał na mnie. I to było super. Ja się tym bardzo, bardzo jarałam. Ale później zaczęła się jakaś inna faza, inny rodzaj w ogóle obcowania z Bogiem, gdzie ja, tak jak wam ostatnim razem mówiłam, ja zauważyłam, że moja wrażliwość na mnie zaczęła się zmniejszać, a moja wrażliwość na Boga zaczęła się powiększać. I ja wchodziłam do tej komory i zaczynałam odbierać różne informacje o Bogu, o Jego naturze, wrażliwość na Boga. Ja na przykład zaczynałam płakać w tej komorze, wylewać właśnie, tak jak Iza mówiła, zaczynałam wylewać swoje serce. Poczułam, że ja dotykałam w ogóle Boga, że ja byłam w ogóle w innym miejscu niż tam, niż tylko właśnie to ogłaszanie, ale z tej natury naturalnej. Także ja w ogóle byłam w innym miejscu już z Bogiem. I ja w tym miejscu zaczęłam przeżywać, w ogóle Duch Święty zaczął mi pokazywać błędy w moim własnym życiu. Błędy, pokazywał mi w ogóle grzechy w moim sercu, pokazywał mi przymierza demoniczne, które ja miałam w swoim życiu. I to nie były jakieś tam oczywiste grzechy, że o, bo chlam. Albo coś tam robię, tak? To nie były takie oczywiste, to były błędy w mojej logice. Błędy w moim myśleniu. Błędy, gdzie ja przez swoją logikę pozwalałam sobie na wykroczenia przeciw Bogu. A ponieważ ja, zanim ja w ogóle nawet zaczęłam obcować z Bogiem, to ja nawet nie miałam takiej przestrzeni w swoim sercu jak bojaźń Boża. W ogóle ja nie rozumiałam, co to jest bojaźń Boża. No to był jakiś religijny frazes dla mnie. A ja nagle zaczęłam się zastanawiać, czy jeżeli ja podejmę taką decyzję, czy inną decyzję w moim życiu, czy ta decyzja wpłynie na moją relację z Bogiem? Czy ja nie zachwieję tego, co ja zaczęłam budować z Bogiem? I chciałam wam powiedzieć, że ja zaczęłam również badać ten temat relacji z Bogiem. Zaczęłam w ogóle, jedne z takich owoców, to że ta Biblia, którą ja do tej pory czytałam religijnie, jak jakąś nowelę o nazwie religijnej, że no był Jezus, tu go ukrzyżowali, tego, no, poczytałam tę Biblię, tak? To taka była moja relacja z tą Biblią, tak? A jak ja zaczęłam mieć czas indywidualny z Bogiem, to ja otworzyłam Biblię i normalnie padałam, bo te słowa mnie przecinały. Te słowa mnie tak wzruszały. One na mnie tak wpływały, że one były do mojego życia. Indywidualne słowa były do mojej sytuacji. To było ostrzeżenie, to była rada, to było do mnie. I jeżeli, i teraz to takie wyzwanie do Kościoła, tak? Ja osobiście jestem przekonana, ja teraz mam taką bojaźń, że jak ja, nawet jak już jest druga w nocy, jestem bardzo zmęczona i na przykład z jakiegoś powodu nie miałam komory, to ja tą komorę zrobię o tej drugiej w nocy, bo ja teraz już mam taką bojaźń Bożą, że ja wiem, że jak ta bateria mi zacznie upadać, to zacznie wchodzić głupota, zacznie wchodzić błąd, zacznie wchodzić brak wrażliwości na Bożą informację do mojego życia. I jeżeli
słuchajcie, no i zaczęłam w ogóle czytać Biblię. W ogóle zaczęłam ją rozumieć. To był dla mnie w ogóle jakiś cud. I teraz wam coś przeczytam. Z listu do Efezjan 4,14. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie, przez podstęp prowadzący na manowce błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa. Tak więc mówię i doświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu. Okej? Okay? Mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego, z powodu niewiedzy, która jest w nich, z powodu zatwardziałego serca. O, wow! No normalnie mnie to rozwaliło. I ja uważam, że lekarstwem number one na zatwardzone serce jest osobista komora z Bogiem. Ale to musi być komora serca przede wszystkim. Number one, komora serca. Bo jak ty siedzisz i śpiewasz Jezus jest Panem i myślisz sobie o tym, co będziesz na śniadanie jadł, to nie jest komora serca. To twoje serce nie przebija się przez twoją własną naturę. Twoje serce jakby nie jest skoncentrowane na Bogu. Możesz mówić bla, 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 bla i to nie jest to. Nie przebijesz się. I teraz tak. 2 Kronik 16:19. Oczy Pana przebiegają, bowiem całą ziemię, aby pokazywał On swoją moc dla tych, których serce jest doskonałe. Głupio postąpiłeś i od tego powodu będziesz miał wojnę. Słuchajcie, więc no tak jak mówiliśmy ostatnim razem, brak realnego kontaktu z Bogiem w swoim sercu, w swoim indywidualnym czasie powoduje głupotę i powoduje błąd. I druga rzecz, to jest z Izajasza. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bowiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy, nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu dodaje siły, a bezsilnemu moc obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy, i tu jest albo czekają, albo ufają, zależy jakie tłumaczenie. Ci, którzy czekają na Pana, nabierają siły, wzbijają się w górę, na skrzydła jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Jeżeli tak chcesz, żeby twoje siły nie opadały, żeby żaden diabeł od tyłu cię nie dotknął. Bo jeżeli nie masz siły, to lecisz na samym końcu i mdlejesz. Jeżeli jesteś z Bogiem, to twoja siła wzrasta. I zaczynasz odbierać Boże informacje od Boga. I to, jeżeli zaczniesz mieć miłosną relację, swoją komorę, ja to nazwałam dla siebie, tak? Ja zrozumiałam, że ja mogę chodzić do kościoła, mogę mieć świetny czas z Bogiem, mogę mieć, w ogóle może być fantastyczne namaszczenie tutaj, ale jeżeli ja nie mam swojego osobistego czasu, stałego czasu, to ja nie mam mojego osobistego przymierza z Bogiem. Ja to zrozumiałam w swoim sercu. I to w ogóle było dla mnie rewolucyjne. I jak mi Bóg to pokazał, to pokazał mi jeszcze inną rzecz, bo ja się zastanawiałam, okej, słuchajcie, taki Noe na przykład, tak? Albo taki Abraham, nie miał kościoła, nie miał Biblii, a miał relację z Bogiem. I to był jego fundament. To był jego fundament na życie. Jego rozmowy z Bogiem, jego kontakt z Bogiem. I ja sobie tam zajrzałam do Biblii i zobaczyłam takie informacje.
miał przyjaźń z Bogiem, miał łaskę, miał ratunek na każdą sprawę swoją. On usłyszał plany dla świata, usłyszał od Boga, że będzie potop. I cały czas tam jest napisane, że był posłuszny i robił to, co mu Pan powiedział. Robił to, co mu Pan pokazał. Czyli co? On miał zaufanie do Boga. Ale jak możesz mieć zaufanie do Boga, jak tego nie znasz realnie, nie spędzasz z Nim czasu? Jak to jest możliwe? Jak ja mogę zaufać komuś, kogo ja nie znam? Oczywiście, ja go poznałam osobiście jako mój Pan i mój Zbawiciel, ale jeżeli ja z Nim nie przebywam, jaką ja mam relację? Co ja tam mam z tym Bogiem? Ja nie miałam takiej relacji. I ja byłam nawrócona ponad 10 lat. I moje życie było wypełnione głupotą, miotaniem się, trochę błogosławieństwa, przekleństwa. Wszystko tam było, tam był cały kocioł. I to było moje nurtujące się pytanie. Nurtujące moje pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego to chrześcijaństwo jest w takim stanie? Jak ja czytałam jakieś statystyki, że nawróceni chrześcijanie przyznają się tam 60% do pornografii, 70% do depresji. Ja nie mogłam zrozumieć, dlaczego tak jest. I Kościół Mocy i Artur w ogóle dali mi odpowiedź na to. Ja tutaj znalazłam odpowiedź na to. I częścią mojej własnej odpowiedzi było to, że ja osobiście nie miałam przymierza z Bogiem. I mnie w ogóle życie miotało tak, jak chciało. Tak jak ten cytat, co czytałam. Tak? Abyśmy nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie, przez podstęp prowadzący na manowce błędu. Moja logika była zafałszowana, więc ja podejmowałam decyzję na podstawie, bo mi się coś podobało. I ja też nie mówię o jakiejś takiej religijności, że nagle podejmujemy decyzje, bo one są takie religijne. Tylko one mają być właściwe do Twojego serca. A jeżeli nie masz tego kontaktu z tym Bogiem, to nie masz tej informacji. I ja zrozumiałam, jak ja patrzyłam na życie, czy tam ten kawałek w Biblii o Noem, zauważyłam też, że Bóg daje Ci osobisty plan i osobisty ratunek. Osobisty ratunek na Twoją sytuację. Na Twoją sytuację. I On ma z Tobą osobne przymierze. Normalnie, jak ja czytałam o tych przymierzach, to by to rozwalało. Przychodzi Pan i mówi, robię z Tobą przymierze, dam Ci tutaj tą ziemię, dam Ci tutaj tych ludzi, ja Ci wszystko daję. I te przymierza byłyby takie, że ja Ciebie rozmnożę. Pan tylko przychodził, robił przymierze i Ci wszystko dawał. Więc kto tutaj nie chce takiego przymierza? To ten, który nie ma komory, który Pana nie zna, który z Panem nie spędza czasu. To jest ta osoba, która nie chce tego przymierza. A wiecie, co mnie najbardziej w ogóle rozwaliło? Że ten człowiek tak znał Boga, że on stanął w jakiejś arce, którą wybudował, stanął tam i Bóg zamknął za nim drzwi. Wow! Jaka wiara! Jaka ufność! Że on tam stanął bezradny, bez swojego planu na życie. Stanął i nie wiedział, tak? Po ludzku to może nie wiedział, co się stanie, jak on tam stanie. Kto mu miał zamknąć te drzwi? Poznanie Boga spowodowało taką ufność, że on stał bezbronny. I Bóg przyszedł. I zamknął za nim drzwi. Jeżeli Twoja relacja jest tylko zbudowana na kazaniach i kazania są bardzo zdrowe, są, otwierają nasze umysły, nasze serca, tak? Na Boże prawdy. To są najzdrowsze w ogóle nauczania, jakie ja w życiu usłyszałam.
ale żeby one w ogóle zakorzeniły się w Twoim życiu, żeby były realne, to muszą wstąpić one w Twoje serce. A żeby one wstąpiły w Twoje serce, to musisz w ogóle mieć tą wrażliwość na Boga. Żeby mieć wrażliwość na Boga, Ty musisz mieć komorę z Bogiem. I ja powiem dwie szokujące rzeczy. Jedna, jeżeli uważasz, że to nie jest takie ważne, na przykład, to mi się przypomniały, bo Duch Święty mi przypomniał te słowa, co wąż powiedział do Ewy? Powiedział do niej, na pewno nie umrzesz, a ja ci mówię, że umrzesz. To jest słowo od Boga. Umrzesz. Nie będziesz miał tlenu. Za każdym razem, tak jak wdychasz, wdychasz obecność Boga w komorze, to te diabły, opresje, problemy życiowe, one zaczną znikać. Dlaczego? Bo ta przestrzeń Boża, przestrzeń w Twoim życiu zacznie się rozszerzać. I tak jak Wam mówiłam, dla mnie osobiście największe moje przełomy to były w mojej relacji z Bogiem. I ja byłam osobą wychowaną na Zachodzie. I co to znaczy? Że ja byłam nauczona samorealizacji, samospełnienia. I ja mówię, to są w ogóle dobre cechy w kontekście bycia ogarniętym. To są fajne cechy. Ale ja zauważyłam, że te cechy również jakby definiowały moją relację z Bogiem. I kiedy ja zrozumiałam, że ja, nawet jako nawrócona osoba, ja miałam tu swoje życie, ja miałam swoje plany, a Bóg był tutaj po to, aby ewentualnie mi pomóc zdobyć różne moje plany. Jak ja to zrozumiałam i zrozumiałam to dzięki tej komorze, dzięki czasu, Bóg w ogóle mi to pokazał, więc moje ostatnie parę miesięcy to jest w ogóle płacz w komorze przed Bogiem, że ja zrobiłam z Boga coś, co się działo w pudełku i było mi tylko potrzebne do moich rzeczy. Moja praca, moje pieniądze. Tu jeszcze miałam pretensje, że mi tutaj męża na przykład nie dał, tak? Albo coś mi tam ten. I w moim sercu to ja miałam taką relację. Nie miałam tej relacji na kolanach. Boże, ja chcę zobaczyć Twoją twarz. Boże, ja chcę doświadczyć Ciebie. Ja nie miałam takiej relacji. I tak jak mówię, Bóg zaczął do mnie mówić przez karty tej Biblii i powiedział mi, i to był knockout do mojego serca. I powiem Wam, co mi powiedział. Spędzając swoje dni w dobrobycie, a w mgnieniu oka wstępują do grobu. Dlatego mówią do Boga, odejdź od nas, bo nie chcemy poznać Twoich dróg. Kim jest Wszechmocny, abyśmy mieli Mu służyć? Cóż nam pomoże to, że będziemy się do Niego modlić? To była korekta Boga do mojego życia. Bo ja nie miałam pragnienia, żeby godzinę dziennie siedzieć z Bogiem na przykład. Ja nie miałam tego pragnienia i Bóg mi powiedział, kim jest Wszechmogący, abyśmy mieli Mu służyć. Cóż nam pomoże, że będziemy się modlić do Niego, tak? Ale przecież ja byłam nawróconą osobą. Cóż nam pomoże, że będziemy się modlić do Niego? To była korekta do mojego serca, żeby zmienić swoją postawę i żeby postawić modlitwę
jako number one. Nie szukać Bożej ręki, tylko szukać Jego twarzy. Amen. Przedni raz powiedziałem, że taką sytuację jak na jednej konferencji na temat modlitwy, pastor. Dobrze funkcjonujący w Duchu Świętym, rozmawiał z ludźmi, ponieważ był taki czas, że ludzie zadawali pytania na temat modlitwy. A kiedy on mówił podobne rzeczy, to ktoś powiedział, ale przecież żyjemy w czasie łaski. I ja się modlę, mówi pastorze, jak mnie Bóg pobudza, to wtedy ja idę się dużo modlić. A ten pastor powiedział, giniesz. Giniesz, bracie. Giniesz. Siedzisz tutaj na tej konferencji i giniesz. Ty nie wiesz, że giniesz, a giniesz. To są ważne rzeczy. Jeżeli nie masz bliskiej relacji z Bogiem, to giniesz, żyjąc na tej ziemi. Giniesz i pójdziesz do nieba. Zginiesz i pójdziesz do nieba. Rozumiesz? Po prostu. Nie wiem, co narobisz jeszcze, ale wiem, że jak się ma relację z Bogiem, to się nie ginie. Naprawdę. I ważna rzecz, że została powiedziana komora serca. Rzadko łączony zwrot. To jest zupełnie coś innego niż techniczne, religijne spędzanie czasu z Bogiem. Bo ja takich ludzi znam. Ja znam ludzi, którzy technicznie spędzają czas z Bogiem. Oni codziennie mają godzinę, taki w Niemczech ruch powstał, nazywali się sztundyści. Od sztundy. Tak, od sztundy. Godzina z Bogiem. I zawsze godzinę z Bogiem przynajmniej spędza. Tylko to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. To jest sprawa serca. W komorze zmienia się serce człowieka. Ono się zmienia. Tam się zmienia serce. Jak się komuś nie zmienia serce, to nie masz komory. I możesz dużo krzyczeć, że ty znasz Boga. Rozumiesz? To nie ma znaczenia, że mówisz te rzeczy. Twoja znajomość Boga jest żadna. Korzystasz z Jego ręki. Z Jego ręki korzystasz. Bo ręka Pańska jest hojna dla Jego ludu. Hojna. Kościół w większości przypadków korzysta z ręki Pańskiej. Rozumiesz? Dla nich uzdrowienie, uwolnienie od demona, rozumiesz, czy wejście w obfitość materialną, to jest to, że mam taką bliską relację z Bogiem. Nie. To ręka Pańska nad tobą. Możesz wierzyć w jakieś elementy i je mieć. Można wierzyć o różne sprawy, a nie mieć tej relacji. Ale wiecie, co tam się dopiero rozpościera przy takiej, przy tego rodzaju relacji? Tam się rozpościera wszechobecny wpływ Świętego Ducha. Wszechobecny. Wszechobecny, nie jakiś jednostronny. Ludzie do mnie mówią, albo jeszcze inaczej. W pierwszym naszym kościele przyjechała do nas taka gazeta chrześcijańska. Redaktorzy przyjechali zrobić z nami wywiad. Jak to jest możliwe, że zaczyna się tu kościół, ośrodek dla bezdomnych, takie znaki, takie cuda? Co to w ogóle jest? Gdzie jest wasza tajemnica? Zapytał mnie redaktor. A ja mówię, my się modlimy. No ale wszyscy się modlą. Ja mówię, nie. Jest nieprawda, że wszyscy. No tak, tak, chodzi mi, że wszyscy wierzący się modlą. Ja mówię, nie. Nie, mówię do niego. Wszyscy wierzący się nie modlą.
Większość wierzących się nie modli. Większość wierzących się nie modli. Większość wierzących nie ma relacji bliskiej z Bogiem. Większość wierzących nie posiada komory. Nie posiada. Większość wierzących zna rękę Pańską w takim czy innym wymiarze. Ale moje życie zostało ukształtowane właśnie w taki sposób. I to nie jest odrealnione. To po prostu trzeba chcieć. Wiecie co, kochani, przygotowałem sobie nauczanie na dzisiaj, ale nie chcę powtarzać po tym, co mówiła Basia. Dlatego nie powiem go. Nie mam nic do dodania. Wczoraj Duch Święty powiedział, kiedy pisałem to nauczanie, powiedział do mnie tylko takie jedno słowo, którym chciałem uzupełnić to moje nauczanie. Tylko to jedno słowo powiem. Powiedział do mnie, przecież nie chciałbyś poznać swojej żony z opowieści drugiej osoby. No nie chciałbym. Muszę ją poznać, znaczy muszę, no chcę. Chcę ją poznać sam. I tylko tyle powiem. Wy też możecie sami. Chcijcie sami poznać Go, ponieważ Duch Święty w Was, we mnie, w Basi, w Arturze jest ten sam. Jest cały. Cały Bóg jest w Was. I spotykając się w Nim, z Nim, tak jak Basia to mówiła, zmienia się wszystko. Amen. Amen.